Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam, jakie drogi powinny zostać otwarte do około 2030 roku. Natomiast w drugiej części filmu, który pojawi się na moim kanale niebawem, omówię te drogi, których według mnie będzie brakowało i nie są planowane, a powinny. Obecnie w Polsce mamy 1800 km autostrad i 2970 km dróg ekspresowych dwujezdniowych oraz 185 km dróg ekspresowych jednojezdniowych. W tej chwili w budowie oraz w projektowaniu w ramach umów zaprojektuj i zbuduj jest 1050 km autostrad i dróg ekspresowych. W przetargu jest 235 km, natomiast dróg planowanych przed przetargiem jest 2032 km. Autostrada A1. Od kilkunastu dni jest już oficjalnie przejezdna na całej długości od Trójmiasta do granicy z Czechami, a jej długość to 567 km. Natomiast A1 do roku 2030 powinna zostać przebudowana do trzech pasów na odcinku z Torunia do Włocławka. Stanie się tak, ponieważ na tym odcinku ma być wspólny przebieg A1 z S10. Czy to dobra decyzja? Według mnie dużo pilniejsza jest rozbudowa A1 na wysokości Łodzi, od węzła Łódź Północ do Łódź Południe, gdzie średniodobowy ruch przekraczał już 50 tysięcy pojazdów na dobę i wciąż rośnie. Drugim miejscem, gdzie kierowców czekają utrudnienia, jest odcinek na Śląsku od Pyrzowic do Piekar Śląskich. Tutaj z racji użytego niewłaściwego materiału do budowy nasypu, całą konstrukcję wraz z nasypami należy rozebrać, więc za kilka lat szykują się na A1 duże utrudnienia. Droga ekspresowa S1. Do 2025 lub 2026 roku cała S1 z Pyrzowic przez Sosnowiec i Bielsko-Białą do granicy ze Słowacją w Zwardoniu będzie otwarta. Nie rozumiem jednak, czemu nie ma w planach choćby rozpoczęcia prac przygotowawczych dla budowy drugiej jezdni od Żywca do węzła Przybędza, mimo że jest na nią przygotowana rezerwa. Choć jest to najbardziej obciążona z wszystkich jednojezdniowych ekspresówek w Polsce i mają przez to na niej miejsce bardzo poważne wypadki, to do 2030 roku nic się tutaj nie zmieni. Autostrada A2. Obecnie oprócz 2-kilometrowego odcinka przy samej granicy możemy się przejechać A2 wraz z S2 w granicach Warszawy na długości 521 km. W budowie jest odcinek z Kałuszyna do Białej Podlaskiej. Czy natomiast zostanie podjęta decyzja, aby wybudować do 2030 roku 32-kilometrowy odcinek z Białej Podlaskiej do przejścia z Białorusią w Kukurkach? Tego nie wiadomo i na to pytanie obecnie trudno odpowiedzieć. Dodatkowo A2 w najbliższych latach w dwóch miejscach zostanie poszerzona do trzech pasów w każdą stronę. W przyszłym roku zacznie się rozbudowa A2 od węzła Poznań-Krzesiny do węzła Poznań-Wschód na długości 10 km. Jest to wspólny przebieg A2 i S5. SDR na tym odcinku przekracza już 60 tysięcy pojazdów na dobę. Drugim miejscem jest A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ a Konotopa. Tutaj średniodobowy ruch wynosi od 50 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. Kiedy zacznie się poszerzenie tego odcinka? Wciąż nie wiadomo. Co chwilę słyszymy zapewnienia, jednak przetarg wciąż nie został ogłoszony. Na pewno rozbudowa tego odcinka spowoduje ogromne zamieszanie w tej części kraju. Droga ekspresowa S3. W przyszłym roku gotowa będzie cała S3 ze Świnoujścia do Bolkowa na granicy z Czechami długości 470 km. Obecnie w budowie są dwa odcinki S3 na północy oraz dwa na południu kraju. Autostrada A4. Od 2016 roku jest już cała wybudowana od granicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu do granicy polsko-ukraińskiej w Korczowej na długości 668 km. Jednak należy pamiętać, że odcinek z Krzyżowej do Wrocławia nie spełnia wymagań autostrady przez m.in. brak pasa awaryjnego. Z tego względu w najbliższych latach, jednak nie da się powiedzieć kiedy, odcinek ten będzie rozbudowany do trzech pasów w każdą stronę plus pas awaryjny. Droga z Krzyżowej do Kątów Wrocławskich zostanie poszerzona na istniejącym odcinku, natomiast od Kątów Wrocławskich do węzła Wrocław Wschód będzie to albo całkowicie nowy przebieg, albo przebudowa. Również obwodnica Krakowa ma zostać poszerzona do trzech pasów ruchu. Droga ekspresowa S5 od zeszłego roku jest otwarta od Nowych Mars na połączeniu S5 z A1 aż do Wrocławia na długości 370 km. Natomiast do 2032 roku mają powstać dwa całkowicie nowe odcinki S5.
Jeden to zupełnie nowa droga z Bolkowa, gdzie S5 będzie się łączyła z S3, do również planowanej drogi S8 z Wrocławia do Kłodzka długości 74 km. Drugim miejscem, gdzie S5 jest planowana, to również zupełnie nowy przebieg z Grudziądza do Ostródy długości około 100 km. O tych dwóch drogach mówiłem w dedykowanym filmie o S5, który widzicie w prawym górnym rogu. Autostrada A6 i droga ekspresowa S6. Obecnie A6 i S6 jest wybudowana w trzech miejscach z granicy polsko-niemieckiej do Koszalina, obwodnica Słupska oraz od węzła Boże Pole Wielkie do Pruszcza Gdańskiego. Natomiast w budowie są odcinki od Koszalina do węzła Boże Pole Wielkie. Po ich otwarciu w roku 2025 lub 2026 będzie się dało przejechać po A6 i S6 na całej trasie od Kołobaskowa do Pruszcza Gdańskiego. Natomiast do 2030 roku jest planowany zupełnie nowy przebieg S6 po północno-zachodniej stronie Szczecina, zwany jako Zosia, długości 50 km wraz z najdłuższym tunelem w Polsce długości aż 5 km. Droga rozpoczynać się będzie na węźle Szczecin Zachód, obecnie Kołobaskowo, a kończyć na węźle Goleniów Północ, gdzie przetnie się z S3. Czy ta droga jest jednak aż tak potrzebna? Obecnie maksymalne natężenie ruchu na wspólnym odcinku S3 i A6 koło węzła Kijewo wynosi około 40 tysięcy pojazdów na dobę. Rozumiem, jakby to było 60-80 tysięcy, to rzeczywiście taka droga byłaby tu potrzebna. Jednak w obecnej sytuacji obwodnica Szczecina korkuje się tylko w weekendy i tylko wakacje i to nie z powodu ogromnego ruchu, tylko z niewydolnych węzłów. Uważam, że korekta węzłów oraz dobre zarządzanie ruchem, czyli to, co u nas na razie raczkuje, spowoduje, że na długie lata odcinek ten w zupełności wystarczy. Na pewno potrzebny jest dobry dojazd do Polic i tutaj nie ma dyskusji. Natomiast sama budowa tunelu, którego koszt byłby astronomiczny, może poczekać jeszcze bardzo długo. Droga S7. Do końca 2025 roku S7 będzie czynna od Trójmiasta do Krakowa z wyłączeniem odcinka od węzła Warszawa Północ do węzła Łomianki. Jednak ten odcinek długości 13 km, czyli nowa i ostatnia już wylotówka z Warszawy, powinna być otwarta do roku 2030. Natomiast całkowicie nie wiadomo, co z nowym odcinkiem S7 z Krakowa do Myślenic długości około 25 km. Tutaj przed 2030 roku na pewno nie powstanie. Bardzo trudno jest znaleźć dobry wariant tej drogi, skoro nigdy tutaj żadna trasa o takich parametrach nie była planowana, więc nie był pozostawiony korytarz. Natomiast do 2030 roku planowane jest zlikwidowanie wszystkich jednopoziomowych skrzyżowań i przejść dla pieszych na DK7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami, czyli byłaby to w całości droga dwujezdniowa, bezkolizyjna, choć nie ekspresowa. Raczej już po 2030 roku może zostać otwarta S7 z Rabki Zdrój do granicy ze Słowacją w Chyżnem. Droga A8 i S8. Obecnie można przejechać się A8 i S8 z Kobierzyc koło Wrocławia przez Wrocław, Łódź, Piotrków Trybunalski, Warszawę do Białegostoku długości 585 km. W przyszłości planowane są dwa nowe odcinki tej trasy. Z Kobierzyc, czyli miejsca, gdzie dziś zaczyna się S8, do 2030 roku powinna zostać wybudowana S8 do Kłodzka długości 74 km. Nie wiadomo jednak, czy realizowany będzie odcinek z Kłodzka do granicy z Czechami w Boboszowie. Czesi w ogóle nie planują budowy autostrady po swojej stronie, a szkoda. Droga taka byłaby idealną trasą na linii Koszalin, Poznań, Wrocław, Ołomuniec, Brno, Wiedeń. Jeśli wszystkie przygotowania uda się przeprowadzić sprawnie, to drugim miejscem, gdzie do roku 2030 S8 powinna uzyskać nowy ślad, będzie łącznik od węzła Łódź Południe do Tomaszowa Mazowieckiego. Droga ta w realny sposób odciąży autostradę A2 z Warszawy do węzła Łódź Północ oraz A1 od tego węzła do węzła Łódź Południe. Dodatkowo S8 wtedy wreszcie przestanie mieć tak przedziwny przebieg względem tego, co mamy obecnie. Droga ekspresowa S9. Nie powstanie, chyba że obecna i planowana droga S19 zmieni numer na S9. Wtedy byśmy mieli bardziej spójną numerację w Polsce, czyli najważniejsze ciągi północ-południe miałyby numery A1, S3, S5, S7 i S9, a jeszcze lepiej A1, A3, A5, A7 i A9. W zeszłym tygodniu ogłoszono natomiast, że ma powstać nowy dwujezdniowy przebieg DK9 od S74 koło Tarnobrzega do A4 na węźle Rzeszów Zachód. Ta droga ogromnie wpłynie na potoki ruchu w województwie podkarpackim i uważam, że trzeba teraz bardzo skrupulatnie przeanalizować efekty tej zmiany. Co mam na myśli?
Otóż w tej sytuacji przestaje zapewne mieć sens budowa S-74 od Tarnobrzega do węzła Zapacz na S-19. Ten fragment w znacznej części stanowi dublowanie niedawno oddanej wysokiej klasy obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK-77. Jedynym powodem, dla którego dotąd zakładano sens budowy tuż obok drugiej równoległej drogi, było to, że S-74 i S-19 miały przejąć ruch tranzytowy z Łodzi czy Kielc do Rzeszowa. Jednak ten ruch wybierze teraz znacznie krótszą dwujezdniową DK-9. Dla kogo więc miałoby być S-74 na wschód od Tarnobrzega? Nie dla jadących od strony Kielc w stronę Rzeszowa i odwrotnie, bo dla nich DK-9 będzie znacznie bardziej opłacalna. Nie dla ruchu od strony Kielc w stronę Lublina i odwrotnie, bo tu szybszym połączeniem będzie S7 i S12. Nie dla jadących do Stalowej Woli i Niska, bo S74 ma prowadzić po przeciwnej stronie Sanu, a po właściwej stronie rzeki jest obwodnica w ciągu DK-77. Około miliarda złotych wydanych na budowę drogi ekspresowej S74 na tym odcinku byłoby więc praktycznie zmarnowanymi środkami. O wiele lepiej będzie zamiast tego zbudować wysokiej klasy nowy przebieg DK-77 w przekroju np. 2+1 prowadzący do początku istniejącej obwodnicy Stalowej Woli. Byłoby to nie tylko kilkukrotnie tańsze, ale również tworzyłoby lepsze skomunikowanie Sandomierza i Tarnobrzega ze Stalową Wolą i Niskiem niż S-74 biegnąca blisko nich, ale po drugiej stronie rzeki. Zaoszczędzone w ten sposób środki można przeznaczyć na budowę węzłów na przyszłej DK-9, tak aby wyeliminować jakiekolwiek skrzyżowania jednopoziomowe na całej jej długości i wciąż jeszcze dużo oszczędności pozostanie. Dwujezdniowa DK-9 to jeszcze bardzo świeża sprawa, jednak trzeba teraz jak najszybciej wykonać kompleksowe analizy ruchu uwzględniające różne wersje DK-9, bezkolizyjną i kolizyjną, tak aby zweryfikować, czy ma jakikolwiek sens kontynuowanie projektowania wschodniej części S-74, czy należy zamiast tego projektować bezkolizyjną dwujezdniową DK-9 oraz nowy przebieg DK-77. Droga S-10 do 2030 roku powinna zostać otwarta S-10 ze Szczecina do Trunia. Natomiast odcinek z Włocławka do Płońska trudno powiedzieć, kiedy realnie mógłby powstać. Obecnie po S-10 możemy się poruszać jedynie na krótkich odcinkach koło Szczecina, Wałcza, Bydgoszczy oraz Torunia. Do 2026 roku powinien zostać otwarty odcinek z Bydgoszczy do Torunia. Droga S-10 po wybudowaniu zacznie się na węźle Szczecin-Kijewo, gdzie będzie zjazd na S3 i S6, a skończy się koło Płońska, gdzie będzie wjazd na drogę S-50. Droga S-11, kolejna droga, która do 2030 roku powinna powstać w całości. Obecnie w budowie jest S11 od Koszalina do Bobolic oraz obwodnica Olesna. Wybudowana jest zachodnia obwodnica Poznania, droga z Poznania do Kórnika, obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego oraz obwodnica Kępna. Na ten moment brakuje 375 km S11, żeby połączyć Kołobrzeg z Piekarami Śląskimi. Duża część przetargów ma być ogłaszana w tym i przyszłym roku. Droga S12. Droga trochę zapomniana, a jednak potrzebna. Wybudowana jest S12 z Puław do miasta Piaski, z czego większa część tej trasy to wspólny odcinek z S17. W realizacji jest północna obwodnica Chełma. Brakuje aż 177 km S12, żeby połączyć środek kraju z granicą z Ukrainą w Drohusku. Czy do 2030 roku uda się otworzyć tę drogę? Tutaj ręki nie dałbym sobie uciąć. W tym roku zakończy się budowa drogi S14, czyli zachodniej obwodnicy Łodzi. Łódź, o czym już wspominałem, będzie pierwszym miastem w Polsce z prawie całą obwodnicą dookoła. Do pełni szczęścia będzie brakowało zlikwidowania ronda na połączeniu A2 z S14 i wybudowania węzła. Kolejna droga to S16, czyli trasa z Olsztyna do Ełku. Wybudowana jest obwodnica Olsztyna oraz odcinek z Biskupiec do Borek Wielkich. W realizacji są dwa odcinki, z Borek Wielkich do Mrągowa oraz obwodnica Ełku. Na odcinek z Olsztyna do miasta Biskupiec jest ogłoszony przetarg, natomiast brakuje 74 km odcinka z Mrągowa do węzła Ełk Zachód. Na ten moment nie wiadomo, którędy w ogóle droga zostanie poprowadzona. Istnieje wiele osób, jak i organizacji, które negują sens powstania tego odcinka. Osobiście uważam, że droga w żaden sposób nie zniszczy Warmii i Mazur. Przyczyni się natomiast do jeszcze większego rozwoju turystyki w tym rejonie, ale co najważniejsze do poprawy bezpieczeństwa. Obecna DK-16 wygląda miejscami jak droga gminna lub powiatowa, a nie główna droga krajowa na linii wschód-zachód województwa warmińsko-mazurskiego. Dodatkowo ma powstać S-16 albo od Ełku, albo od Augustowa do Białegostoku. Tutaj również nie jest znany przebieg drogi. Poza tym, z racji, że droga będzie przechodziła w relacji północ-południe, a nie wschód-zachód, to powinna ona mieć numer np. S-19 lub najlepiej S-9, a nie S-16. Chociaż z drugiej strony jest to najmniejszy problem.
Droga S17 jest już budowana na najbardziej kluczowym odcinku od węzła Warszawa Wschód do miasta Piaski, a niebawem ukończona będzie obwodnica Tomaszowa Lubelskiego. Zostały podpisane umowy na odcinki z Zamościa do granicy z Ukrainą w Hrebenny. W przetargu są odcinki z miasta Piaski do Łopiennik oraz z Krasnego Stawu do Zamościa. Do pełni szczęścia brakuje jednak prawie najważniejszego elementu w tej układance, czyli wschodniej obwodnicy Warszawy długości 14 km. Tutaj nie potrafię powiedzieć i nikt w Polsce nie odpowie, czy odcinek od drogi S8 w Ząbkach do węzła Warszawa Wschód do 2030 roku powstanie. Nie ma wciąż decyzji, którędy droga zostanie poprowadzona przez WSOU. Przez m.in. brak tego odcinka codziennie na S8 w Warszawie tworzą się gigantyczne korki. W drugiej połowie tego roku zostanie oddana do ruchu cała autostrada A18 od granicy polsko-niemieckiej do węzła Krzyżowa, gdzie A18 łączy się z A4. Droga S19. Tutaj dzieje się sporo, ale też sporo się nie dzieje, a powinno. Wybudowana jest S19 z Lublina do Rzeszowa. W realizacji są odcinki z Kuźnicy do Sokółki, z Dobrzyniewa do Białegostoku, z Plosek do Siemiatycz, z Międzyrzeca Podlaskiego do Lublina oraz z Rzeszowa do granicy ze Słowacją. Decyzję środowiskową posiada odcinek z Sokółki do Dobrzyniewa, natomiast całą procedurę wydawania decyzji środowiskowej trzeba powtórzyć na odcinku z Białegostoku do Plosek. Tutaj już była podpisana umowa z wykonawcami, ale trzeba było ją unieważnić. Czy ten odcinek uda się otworzyć do 2030 roku? Głęboko w to wierzę, ale sama wiara tu nie pomoże. Również nie wiadomo, którędy zostanie poprowadzona S19 z Chlebczyna na południe od Siemiatycz do Międzyrzeca Podlaskiego, długości około 32 km. Łącznie nie ogłoszono jeszcze przetargów na 103 km drogi S19. Do 2030 roku powinien zostać ogłoszony przetarg i zaczęta budowa drogi A i S50, czyli dużej obwodnicy Warszawy. Łącznie droga będzie miała aż około 300 km i jeśli powstanie, będzie jedną z najdłuższych obwodnic stolic europejskich. Czy tak się jednak stanie? Na ten moment to trochę wróżenie z fusów. W planach do 2030 jest również budowa bardzo potrzebnej S52 z Bielska Białej do Głogoczowa na połączeniu z S7 długości 61 km. O tej drodze mówi się od bardzo dawna, jednak nie ma ona poparcia politycznego. W zeszłym tygodniu NSA ostatecznie oddalił skargę na decyzję środowiskową i gdyby w czasie oczekiwania na wyrok została już opracowana koncepcja programowa, jak robiono to na innych zaskarżonych drogach, to już teraz można by było ogłaszać przetarg na projekt i budowę. Niestety na S52 na przetargi możemy liczyć najwcześniej za 2 lata. Obecnie w realizacji jest na przykład S19 koło granicy ze Słowacją, gdzie średniodobowy ruch wynosi 3,5 tysiąca pojazdów na dobę. Na DK52 średniodobowy ruch wynosi nawet 20 tysięcy pojazdów na dobę. Do tego trzeba pamiętać, że mnóstwo osób na linii Bielsko-Biała-Kraków jedzie przez S1 i A4 albo przez DK44, więc droga po otwarciu na pewno będzie miała średniodobowy ruch na poziomie 30 tysięcy aut na dobę. Jednak do jej powstania jest jeszcze bardzo długa droga. W budowie natomiast jest inny odcinek S52, czyli północna obwodnica Krakowa. Jej otwarcie planowane jest na przyszły rok. Jednak w mojej opinii obie te drogi nie powinny mieć wspólnego numeru, przecież to są odcinki obsługujące zupełnie inne potoki ruchu. Obwodnica Krakowa powinna dostać całkowicie inny numer drogi, a najlepiej, jak to jest w innych krajach Europy, powinno być tak, że obwodnice miast mają swój własny numer. Na przykład obwodnica Warszawy mogłaby być numer R1, Krakowa R2, Wrocławia R3 itd. W 2024 roku zostanie oddana cała S61 z Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budzisku. Jedynie druga nitka obwodnicy Łomży wraz z mostem nad Narwią zostanie oddana w 2025 roku. Do 2030 roku powinna powstać cała S74 z Tomaszowa Mazowieckiego przez Kielce do drogi S19 koło Niska. Część odcinków jest już w realizacji. O całym przebiegu mówiłem w niedawnym filmie, który widzicie w prawym górnym rogu. Jednak czy jej wschodnia część ma sens, powiedziałem parę minut wcześniej. Oprócz wymienionych autostrad i dróg ekspresowych do 2030 roku mają również być ukończone 3 istotne drogi dwujezdniowe o standardzie niewiele odbiegającym od dróg ekspresowych. Będą to DK25 z Konina przez Kalisz do Ostrowa Wielkopolskiego, DK47 z Rdzawki do Nowego Targu wraz z połączeniem do DK49, oraz DK75 od skrzyżowania z DK94 koło Brzeska do Nowego Sącza. Dziękuję za uwagę.
Film tradycyjnie pomógł mi robić Krzysiek Kleiner. W drugiej części filmu przedstawię drogi, które nie będą w realizacji, a według mnie powinny. Pozdrawiam, Radek.